i po takiej dawce inspiracji i z rynku globalnych i z tego, co się dzieje na rynku lokalnym. Przejdźmy do naszej dyskusji. Ja chciałbym powitać uczestników panelu. Dzisiaj mamy panel hybrydowy i może zacznę od osoby, która jest dzisiaj ze mną w naszym studiu. Pan Krzysztof Krawczyk, partner zarządzający funduszem CVC Capital Partners, znany w Polsce z wielu inwestycji. Myślę, że to najbardziej taka medialna to Żabka, ale pewnie też o innych usłyszymy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mamy w naszym studiu wirtualnym, zaraz sprawdzimy, czy się widzimy i słyszymy, Monichę Nachyłę, o już widzę Państwa, bardzo miło, partner Wabris Capital Partners, ale także, co myślę też będzie ciekawe w kontekście dzisiejszego spotkania, członkini wielu rad nadzorczych, także myślę, że też podzieli się z nami tym, jak z perspektywy członka rad nadzorczych tymi tematami trzeba się zajmować. Jest z nami też pan Piotr Borowski, którego dzisiaj mieliście Państwo już okazję słyszeć, i Mirosław Kachniewski, którego w tym momencie jeszcze nie widzę na ekranie. Mam nadzieję, że Państwo widzą. O, jest fantastycznie. Także wszyscy się widzimy i słyszymy. Bardzo, bardzo mi miło. Także to, co dzisiaj słyszeliśmy i co dla mnie wybrzmiało z tych dwóch prezentacji, to Alan mówił dużo o Mówił o regulacjach, ale to, co mnie uderzyło, mówił też dużo o tym, że tak naprawdę kapitał, czy ci, którzy posiadają kapitał, nie tyle są nawet zainteresowani tematyką ESG, ale jest to dla nich priorytet. Tak? Z kolei u Mirka wybrzmiało to jakby przekształcenie od lansu do compliance'u. Także dalej jesteśmy w sferze compliance'u i też widzę, pewnie wrócimy za chwilę do tych pytań, które Państwo zadajecie. Dużo pytań jest dokładnie o to, jakie te regulacje, jak je doprecyzować, jak być zgodnym. Więc ja może bym w tym kontekście zaczął od pytań do Państwa reprezentujących fundusze inwestycyjne, bo mnie interesuje ten wątek. Czy tak naprawdę ten kapitał dzisiaj tak mocno interesuje się tematyką ESG, może nawet bardziej niż performansem finansowym? Czy to są rzeczy gdzieś, które widzimy, słyszymy na świecie, daleko od nas i trochę jeszcze nie mają wpływu na to, co dzieje się w Polsce, tak tu i teraz? Więc może pierwsze pytanie bym zadał Monice na chwilę. Też w kontekście tego, że wdrażałaś procedurę ESG w funduszu, jesteś za te tematy odpowiedzialna. Jaka jest Twoja perspektywa? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że dzisiaj ci, którzy przychodzą do Was z kapitałem, są zainteresowani przede wszystkim tym, jaki jest rating ESG, jakie niż przed rozpoczęciem dyskusji o w ogóle financial performance? Dzięki Krzysztof, dziękuję za zaproszenie do tak szacownego panelu. Odpowiadając na Twoje pytanie, czy jest zainteresowanie ESG, myślę, że warto dorzucić sobie tutaj na początek uwagę z taką perspektywą czasową. Jeśli cofniemy się 10 lat wstecz, to zarówno fundusze, jak i spółki, w zależności od tego, kto tu jest inwestorem, które posiadały standardy ESG, starały się je wdrażać, pokazywały to i komunikowały inwestorom, dostawały nagrodę w formie poprawionej wyceny, taka wisienka na torcie. Ta wycena skonstruowana na bazie oczywiście wyników finansowych była podnoszona, no bo jest ESG. Skaczemy 5 lat dalej. Spółki, które nie posiadały standardów ESG, dostawały karę. Czyli wycena została obniżana, dlatego że fajnie, fajnie macie wyniki finansowe, ale nie macie ESG. Natomiast dzisiaj myślę, że inwestorzy stawiają to w kategorii wręcz zero-jedynkowej. Jeżeli nie bierzecie pod uwagę ESG, nie wprowadzacie standardu, nie jesteście compliant, nie patrzycie do przodu właśnie w kontekście budowania strategii na ESG, to po prostu nie dostajecie inwestora.
Oczywiście nie popadajmy tutaj w obłęd. Wyniki finansowe, wzrost, przychody, sprzedaż i tak dalej, oczywiście EBITDA, to jest ciągle katechizm private equity czy świata finansowego, ale to, co próbuję powiedzieć, to to, że wskaźniki ESG są dzisiaj równie ważne co te finansowe. Po prostu wyceny stoją na dwóch nogach. Jeżeli jedna jest krótsza, za krótka, no to cóż, wycena będzie trochę kulawa. Czy odpowiedziałam na pytanie? Myślę, że tak. Szybko dopytam jeszcze jedną rzecz, bo słyszymy tutaj, że świat, regulatorzy nie mogą sobie poradzić z ujednoliceniem standardów. Tak, Mirek tutaj próbował rozjaśnić to, jak to będzie wyglądało z Alanem. Jak wy sobie z tym radzicie w takim razie, żeby mieć jakiś, nie wiem, jednorodny system celów monitorowania tego, jeśli chodzi o spółki portfelowe? To jest taka bolączka, że faktycznie nie istnieje jednolity standard. My kilka lat temu podrapaliśmy się w głowę, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to sobie poukładać. Zaczęliśmy przeglądać to, co jest na świecie dostępne i to, co stosują inni inwestorzy. Skorzystaliśmy tutaj z katalogu standardów, które były wprowadzane przez EBOR, przez IFC, przez PRI. Opieraliśmy się na Sustainable Development Goals. Dzisiaj patrzymy również na TCFD, ale na podstawie tego zestawu stworzyliśmy własny system raportowania. Stworzyliśmy do tego własne narzędzie. My nazywamy to ESG Scoring. I jest to software, który składa się z 500 pomiarów, które przykładamy do każdej spółki. Oczywiście nie religijnie wszystkie 500, bo nie zawsze one są, nie zawsze dotyczą każdego biznesu, każdej branży, ale wypracowaliśmy własny sposób raportowania, który po pierwsze pozwala nam na zarządzanie i mierzenie ryzyk, tak żeby w ciągu pierwszych miesięcy po wejściu do inwestycji tymi ryzykami, mówiąc brzydko, zarządzić i na przykład dzięki temu wprowadzamy w pierwszych 6 miesiącach po inwestycji takie standardy jak na przykład systemy antykorupcyjne, whistleblowing, plany ciągłości działania, w tym komunikacja kryzysowa, przygotowane przez nasz zespół ESG, dobre praktyki, corporate governance, czyli przede wszystkim ryzyko, a po drugie, drugi filar tych pomiarów i tego raportowania to jest kreowanie wartości w inwestycji, gdzie często nawet próbujemy się pokusić o to, aby wspólnie z zarządem zmodyfikować strategię i model operacyjny spółek, tak jak na przykład było to w przypadku spółki Velvet Care, gdzie w zeszłym roku zmieniliśmy jej strategię opartą na zrównoważonym rozwoju. I z takim podejściem staramy się mierzyć mierzyć wartość, którą tworzymy i pod koniec inwestycji raportować ją do naszych inwestorów. Bardzo dziękuję. To ja z podobnym pytaniem do pana Krzysztofa się zwrócę. To znaczy, jak z waszej perspektywy wygląda ta priorytetyzacja tematów ESG u tych, którzy wam powierzają pieniądze? I od razu może powiem, bo też zainteresowało mnie to, o czym pan wspomniał we wcześniejszych dyskusjach, że też nie wiem, czy zainwestowaliście, czy inwestujecie w ogóle w spółkę, która będzie robiła ratingi ESG, tak? Co też pokazuje, że temat jest absolutnie na czasie. Tak, zgadza się. Ja pozwoliłem sobie wybrać takie trzy najbardziej do mnie przemawiające jako do inwestora momenty w ostatniej historii. 50 lat temu Milton Friedman popełnił taki artykuł w New York Timesie, w którym postawił tezę, że jedynym celem działania korporacji to jest maksymalizacja zysku. W zeszłym tygodniu główny komentator ekonomiczny Financial Times, Martin Wolf, osoba środka, trudno powiedzieć, żeby reprezentował jakieś skrajności, napisał artykuł Milton Friedman się mylił. W skrócie w tym artykule Pan Wolf mówi, że korporacje są dosyć złożone i są tak duże, że wpływają bardzo mocno na naszą rzeczywistość. W związku z tym nie mogą wyłącznie patrzeć
takie bardzo utopijne założenia dotyczące wolnego rynku, muszą zauważyć, że działają w środowisku, w którym muszą pozyskiwać pracowników, muszą korzystać z zasobów, które są coraz bardziej rzadkie. To jest jakby pierwszy jakby bardzo głośny sygnał z tak poważnego medium. Cofnijmy się o 2 lata. Larry Fink, którego jest założycielem jednej z największych firm asset manager BlackRock, o którym Alan wspominał wcześniej, wysłał list do największych prezesów, do prezesów największych spółek amerykańskich, mówiąc, że BlackRock będzie patrzeć na sposób, w który firmy zarządzają wartością w długim terminie. To znaczy, będzie inwestować w biznesy, które potrafią odnaleźć się właśnie w tym bardzo skomplikowanym świecie, gdzie te firmy mają olbrzymi wpływ na rzeczywistość, mają do czynienia z ograniczonymi zasobami, mają do czynienia ze zmieniającymi się zachowaniami klientów. Rok później, po tym liście, 181 prezesów największych spółek amerykańskich, które są zrzeszone w Amerykańskiej Radzie Biznesu, żeby pokazać rangę tej organizacji, jej chairmanem jest prezes JP Morgan, Jamie Dimon, pierwszy raz od dekad zmieniły w zasadach corporate governance, które pod którymi się podpisują, zasady z tego, że najistotniejszym jakby stakeholderem jest akcjonariusz, do tego, że tych stakeholderów jest więcej. Trzeba adresować większą grupę stakeholderów po to, żeby tworzyć biznes, który w długim terminie może się rozwijać. Moim zdaniem kwestia ESG, no można pokłócić się o taką kontrowersyjną tezę, ona nie istnieje sama w sobie. To jest kwestia prowadzenia biznesu po to, żeby on mógł w długim terminie istnieć. Dlatego inwestorzy będą poszukiwać biznesów, które odzwierciedlają w swoich strategiach zasady ESG, nie dlatego, że jest to moda, tylko dlatego, że tylko te biznesy będą w stanie w sposób rentowny i powtarzalny robić ten biznes przez dekady. To myślę, że jest bardzo ważny punkt, do którego za chwilę wrócimy. Myślę, że Mirek za chwilę nam jeszcze pewnie może da jakieś fajne hasło, bo mieliśmy od lansu do compliance'u, a teraz od compliance'u do jeszcze nie wiem czego, ale to jest ten kolejny wątek, czyli wbudowanie tego do strategii. Także a co z tymi ratingami? Bo też tutaj było pytanie o agencje ratingowe. Jak to widzicie? To jest oczywiście kwestia anegdotyczna. My jako inwestor dostrzegliśmy, że jest to również pewna gałąź biznesu i zainwestowaliśmy w firmę, która zajmuje się przygotowaniem tego typu ratingów. Notabene firma ta korzysta z faktu, że mamy kilkadziesiąt spółek portfelowych na całym świecie i współpracuje z nimi po to, żeby wprowadzać te standardy niefinansowe w naszych spółkach portfelowych. Pytam o to, dlatego że też już słyszałem kilkakrotnie, że pierwsze pytanie, które teraz jest zadawane, to jest o rating właśnie, rating ESG danej spółki, także myślę, że to będzie coraz bardziej istotne. To może teraz przechodząc do naszej giełdy, czy wracając na nasz rynek, Piotrze, jak giełda widzi ten trend rosnącego znaczenia ESG? To wygląda ze wszystkiego, co dotychczas słyszeliśmy, bardzo przyspieszy, tak? Już przyspieszyło, a pewnie będzie jeszcze działo się jeszcze szybciej. Chciałem zapytać, jakie działania wy jako giełda podejmujecie, aby wspierać inwestorów przede wszystkim, ale też emitentów w tych wysiłkach? Ja chciałem jeszcze wrócić do tego, co powiedzieli moi przedmówcy, że ten trend jest bardzo silny i będzie jeszcze silniejszy. Słyszymy to od inwestorów zagranicznych. Największe grupy inwestycyjne, asset management na świecie, szacuje się, że już od 30 do 50% swoich aktywów inwestują zgodnie z regułami ESG. Dla Europy szacuje się, że w 2025 roku 57% aktywów będzie już zainwestowanych zgodnie z zasadami ESG.
Dlatego też nasze spółki muszą brać to pod uwagę, żeby nie zniknąć z radarów tych globalnych, ale też lokalnych inwestorów, ponieważ lokalni także będą musieli raportować, jak dokonują swoich inwestycji. Jeżeli chodzi o giełdę, my mamy działania nakierowane na inwestorów, na domy maklerskie, a także na spółki. Jest to przede wszystkim działalność edukacyjna. Zorganizowaliśmy już seminaria dla analityków, ponieważ analiza raportów ESG nie jest to wcale prosta sprawa. Dlatego też staramy się pokazywać analitykom, czy to z firm inwestycyjnych, czy z domów maklerskich, co jest tutaj ważne. I w tym celu współpracujemy z firmami, które mają międzynarodowe doświadczenie w tym zakresie. I takie webinary były kilka tygodni temu organizowane. Jeżeli chodzi o nasze spółki, o naszych ważnych klientów, to wkrótce będzie na ten temat więcej słychać. Już rozpoczęliśmy projekt organizowany razem z Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Mamy partnera o międzynarodowym doświadczeniu, z którym przygotujemy przewodnik ESG dla polskich spółek. To będzie taki przewodnik, który będzie wskazywał, w jaki sposób, zawierał pewnego rodzaju wytyczne, jak raportować w zakresie ESG i co ważne, on będzie dostosowany do naszych warunków lokalnych, uwzględniający realia naszego rynku, bo co już tutaj było niejednokrotnie powiedziane, nasze spółki są mniejsze od spółek notowanych na giełdach zachodnich i też te wyzwania dotyczące ESG są przed nimi relatywnie większe. Bardzo dziękuję. To może teraz, pozostając na naszym rynku, Mirku, pokazałeś nam ten obraz z twojego badania, gdzie wynika, no, że spółki mają jeszcze sporo do zrobienia. I może byśmy rozwinęli tą myśl tak naprawdę, ile tego czasu jest na to, aby się do tego przygotować, do tych wymogów. Było szereg pytań o to, kiedy te wymogi wchodzą, w jakiej formie, czego się należy spodziewać. I tu też jedno ciekawe pytanie jest od naszych uczestników, które brzmi mniej więcej tak, czy to wszystko teraz już tak na serio, czy dalej jest tak, że pies z kulawą nogą się tym nie interesuje? Także to, z tym pytaniem cię pozostawiam może. To z kilkoma pytaniami, Krzysztofie. To tak, ile mają czasu? Optymistycznie chciałoby się powiedzieć, że 2 tygodnie, no bo tyle jest do 1 stycznia i teoretycznie od 1 stycznia spółki powinny te dane gromadzić, ale chyba nie jest tak dobrze, w tym sensie, że trudno jest się w 2 tygodnie przygotować do zbierania tych danych, w tym sensie, że niektóre z nich naprawdę będą wymagały postawienia, że tak powiem, nowych procedur w spółkach giełdowych. I powiem w ten sposób, jeśli odniesiemy się do tych 32 wskaźników, o których powiedziałem wcześniej, no to oczywiście chcielibyśmy uniknąć takiej sytuacji, że wiosną 2022 roku poszczególne banki, fundusze, ubezpieczyciele zasypią spółki swoimi kwestionariuszami, które będą różne w formacie, w treści, w formie, w terminie i jeszcze na dodatek będą pytały o coś, czego spółki nie mają. W związku z tym, żeby temu jakoś przeciwdziałać, wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, Polską Izbą Ubezpieczeń, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, odpaliliśmy taki projekt, żeby przygotować takie bardzo szczegółowe formatki w Excelu. To znaczy, żeby tam nie było, jak interpretować jakiś wskaźnik, tylko jest formatka w Excelu, tu wpisujesz takie i takie dane i wszystko wychodzi. Tak? I no, po paru miesiącach prac mamy je bardzo zaawansowane. W poniedziałek do wewnętrznych konsultacji skierujemy, czyli do spółek, no, z naszej perspektywy do spółek członkowskich SEG-u, Związek Banków Polskich do banków i tam inni do swoich. Czyli w poniedziałek skierujemy pierwszy taki zestaw, 1/3 tych wskaźników, 4 środowiskowe, 2 pracownicze, po jednym z dziedziny praw człowieka i antykorupcji, żeby pokazać, jak szerokie spektrum danych do tego będzie potrzebne i jak różne, powiedziałbym, metodologicznie będą te wskaźniki, jakiego rodzaju dane źródłowe trzeba mieć, żeby te wskaźniki wyliczyć. I mam nadzieję, że
to zaalertuje spółki po to, żeby one możliwie wcześniej zaczęły te dane zbierać. Bo jeśli chodzi o te dane, to część z nich tak czy siak spółki mają, choćby te dane pracownicze, to one w spółkach są. Natomiast w wielu przypadkach takich danych nie ma. Kwestie środowiskowe przez nietrucicieli dotychczas były często pomijane. Kwestie praw człowieka przez spółki, które nie są zaangażowane szeroko na świecie, też były dotychczas pomijane. I to wszystko te spółki będą musiały sobie wdrożyć, policzyć, sprawdzić i zaraportować. I tu jest bardzo ważną sprawą to, że tak naprawdę finalnym produktem to nie jest to, że spółka dała radę wypełnić wszystkie krateczki w Excelu, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby w tych krateczkach były wpisane dane dla danej spółki dobre. Dobrze, to ja bym przeszedł w międzyczasie do pana Krzysztofa Krawczyka, żebyśmy rozwinęli ten wątek, na którym zakończyliśmy poprzednią wypowiedź. Czyli my dużo sobie rozmawiamy o raportowaniu, o tym, że trzeba wypełnić wymogi, ale ja myślę, że jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę mówimy o tym, że trzeba się zastanowić, dobrze, to jak my mamy, zgodnie z tą myślą, tymi myślami, które pan przytaczał, my mamy być długoterminowo sustainable biznesem, to my powinniśmy popatrzeć na nasz biznes, może zmienić strategię. Tak? To są tego typu wyzwania. Czy może pan tą myśl rozwinąć? Na przykładach może nawet. Dokładnie. Jako inwestor my reprezentujemy dokładnie taką optykę. To znaczy, dokonując analizy inwestycyjnej, nie mamy jakiegoś boksu ESG, który sobie odznaczamy, tylko zastanawiamy się, czy w podstawowych aspektach strategii firmy ona może przetrwać kolejne 20-50 lat. W związku z tym strategia firmy musi odzwierciedlać te wyzwania, przed którymi dzisiejsze biznesy, przed którymi stoją. Ja może tak jakby pokazując inny punkt widzenia na to, jeżeli przez 50 lat mówiliśmy o tym, że korporacje mają produkować zysk i raportowały ten zysk, to nikt nie kwestionował, po co raportować zysk. Taki był cel. Jeżeli biznesy mają działać, rozwijać się, zatrudniać ludzi, inwestować w innowacje, to muszą to robić w sposób, który jest powtarzalny. To raz. Dwa, nie jesteśmy naiwni. Żyjemy w świecie, w którym większość firm dopiero uczy się, jak działać w takich warunkach sustainability. Większość celów inwestycyjnych, z którymi my mamy do czynienia, są spółki, które mają naprawdę bardzo dużo do przemyślenia, jeśli chodzi o ich strategie biznesowe. Więc my jako aktywny inwestor zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli kształtować te strategie. Natomiast wchodząc do spółki, zastanawiając się, które elementy wymagają zmiany, jesteśmy w stanie przygotować ją dla następnego właściciela. W wielu przypadkach tym następnym właścicielem będzie rynek publiczny. W związku z tym mówimy o przykładach. Parę lat temu zainwestowaliśmy w bardzo znany brand w Polsce, brand Żabka, spółkę, która skupiała się na rozwoju sieci poprzez współpracę z franczyzobiorcami. W 100% wszystkie sklepy są prowadzone przez partnerów biznesowych. Otóż dekadę temu ten biznes został wymyślony jako biznes bardziej hurtowy, to znaczy biznes, który był pewną grupą zakupową. W momencie, kiedy myśmy tą spółkę przejmowali, poprzedni właściciel zaczął już myśleć na temat tego, że chyba tak nie jest. Chyba to, że mamy kilka tysięcy tych partnerów biznesowych, oznacza, że jesteśmy też trochę za nich odpowiedzialni. Myśmy pociągnęli ten wątek, zmieniając nieco strategię biznesową, mówiąc, nie jest tylko istotna ilość sklepów. Istotne jest również to, że każdy z tych pojedynczych przedsiębiorców, którzy z nami pracują, ma maksymalne szanse sukcesu. My nie zagwarantujemy tego sukcesu, bo oni prowadzą te biznesy na własny rachunek, ale my możemy po pierwsze poprawić system wynagrodzeń. Zrobiliśmy to od 3 lat trzykrotnie, po to, żeby ich rachunek wyników pozwalał im się rozwijać, zatrudniać ludzi. Po drugie, jako firma, która jest nieco bardziej wyszukana, jeśli chodzi o wiedzę, jesteśmy w stanie się tą wiedzą z nimi dzielić. Jesteśmy w stanie uczyć ich, jak prowadzić ten biznes w taki sposób lean, w sposób oszczędny, w sposób, dzięki któremu będą mogli ten swój rachunek wyników wykorzystać jak najlepiej po to, żeby rozwijać się dalej. Także dziś
po trzech latach my mierzymy ich zaangażowanie, ich satysfakcję z tego, że z nami współpracują. Trzy lata temu no, nie było to wysoko na agendzie tej spółki. To jest, myślę, świetny przykład, ale i to się też chyba w dużej mierze sprowadza do dyskusji o krótko versus długoterminowe priorytety. Tak, i to spojrzenie na to, gdzie chcemy być za 5 lat, bo no nie ukrywajmy, te decyzje kosztują w krótkim terminie, prawda? To trzeba mieć odwagę podjąć te decyzje. Absolutnie. To, że decydujemy się zmienić system wynagrodzeń, to nie dlatego, że chcemy, żeby większa jego część została w naszej kieszeni. Nie, poświęciliśmy go więcej dla naszych franczyzobiorców. To, że zainwestowaliśmy duże pieniądze w to, żeby robić powtarzalne szkolenia dla ich i dla ich pracowników, To też jest wydatek, ale dzięki temu mamy pewność, że daliśmy im maksimum szans na to, żeby odnieśli sukces, byli z nami za 5, 10, 15 lat. Dziękuję bardzo. Chciałem właśnie teraz przekazać głos Mirkowi. Ale Mirku, jakieś są problemy z łączem, ale mam nadzieję, że już się uda. To czy jesteś teraz w stanie wrócić do swojej wypowiedzi? Tylko cię nie słyszymy chwilowo. Ja mam mikrofon włączony, więc powinno mnie być słychać. Słychać super. Okay, teraz jest okay. Wykorzystajmy ten slot, zanim znowu tutaj mi odetną kabel na Nowym Świecie, proszę Państwa. Króciutko, ja zasadniczo powiedziałem prawie, że wszystko, może poza jednym wątkiem, że bardzo ważne jest nie tylko to, żeby te dane zaraportować, ale żeby one były dobre, czyli żeby ten rok 2021 wykorzystać do zamanagowania tych danych, a nie, że zaraportujemy na koniec roku to, co nam wyszło. Bo jak zaraportujemy, co tam wyszło, no to słyszeliśmy, że inwestorzy niekoniecznie może będą chętni, żeby mieć nas w portfelach i jeśli nie będą mieli świadomości czy przekonania, że jesteśmy w stanie dowieść te dobre dane w przyszłości, że wdrożyliśmy procedury, żeby to pozmieniać i tak dalej, to zwyczajnie zagłosują nogami, zwłaszcza na rynku giełdowym, gdzie to jest troszeczkę inaczej w przypadku private equity, gdzie po prostu prościej pewnie często jest, że wychodzimy z danej spółki. A tam, gdzie nie będziemy mogli wyjść, to być może wtedy właśnie będziemy brutalnie wymagać tych danych i jeśli dany zarząd nie będzie w stanie nam odpowiednich informacji i danych przedstawić, to być może zmienimy zarząd na taki, który nam te dane wygeneruje, więc to też jest niezwykle istotne. I póki mnie odetnie, odniosę się do drugiego pytania, które padło, czy tym razem to jest na serio. No ja zakładam, że tak, że to właśnie jest ten moment, że przeszliśmy nawet nie tylko od lansu do compliance'u, ale że ten compliance jest wymuszony właśnie przez instytucje finansowe. To nie jest tak, że ktoś nałoży na nas sankcje, że ktoś przeczyta raport i tam nie są takie dane jak trzeba, wszczniemy postępowanie administracyjne i coś tam. Nie, po prostu albo zmienimy zarząd, żeby było dobrze, jak mamy taką siłę, albo wychodzimy ze spółki, jeśli nie mamy takiej siły. Także to będzie miało olbrzymie przełożenie, myślę, na funkcjonowanie spółek. I dodam jeszcze taką jedną rzecz w kontekście tego, o co wcześniej pytałeś, ile spółki mają czasu i też w kontekście takiego naszego, że tak powiem, spojrzenia na rynek na przykład brytyjski. Otóż kilka tygodni temu taki londyński SEC QCA, czyli Quoted Companies Alliance, wypuściło raport dotyczący właśnie raportowania ESG i kwestii tego, na ile poszczególne grupy interesariuszy są zainteresowane tym tematem. I to tak było w perspektywie kilku lat robione. I proszę Państwa, co ciekawe, widać bardzo wyraźnie zwiększone zainteresowanie spółek tych tematem właśnie w roku ostatnim, ale z punktu widzenia inwestorów okazało się, że to zwiększone zainteresowanie było 2-3 lata temu, a w ostatnim już nie. Tak jakby oni już, że tak powiem, zaalokowali odpowiednio ten, oni już wiedzą, kto jest ESG i być może dla nich to już w tej chwili może być, przynajmniej na rynku londyńskim, niekoniecznie istotna informacja. Mam nadzieję, że na rynku polskim jeszcze nie, że jeszcze spółki tego nie przespały, ale musimy mieć świadomość, że jeśli nie zrobią tego na czas, no to zwyczajnie nikt nie będzie na nich czekał, no bo na całym świecie jest mnóstwo spółek, które bardzo fajne dane tutaj przedstawiają i nie musi ktoś akurat na polskim rynku danej spółki kupować, jeśli ona nie jest w stanie danych konkretnych wyprodukować. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i też fajnie, że udało się połączyć z powrotem. To kolejne pytanie chciałem skierować do Moniki Nachyły. Mówimy o ESG, nie będziemy tego rozszyfrowywać, bo na pewno wszyscy wiedzą, co oznacza ten skrót, ale ja tak zapytam, co z tych trzech liter jest największym wyzwaniem z tego, co widzicie? ES czy G? I tutaj na pewno można rozwinąć. Krzysztof, proszę cię, nie każ mi wybierać. Nie każ mi wybierać. Myślę, że każdy z tych filarów, czy to środowisko, czy wymiar ludzki, czy governance,
mają swoje wyzwania i one się cały czas zmieniają. Może zacznę od tego, co się wydaje oczywistą oczywistością dla funduszy private equity, czyli część governance. No bo to oczywiście wszyscy wiemy, że zaczynając od due diligence, poprzez budowanie umów i wdrażanie jakichś tam standardów, fundusze całkiem dobrze sobie z tym radzą, ale myślę, że do sekcji governance należą jeszcze inne kwestie, nie tylko związane z aspektami prawnymi, które mają zupełnie nowy wymiar w dzisiejszych czasach. Na przykład plany, znaczy podejście do zarządzania kryzysowego i zapewnienia ciągłości działania spółce, tak zwane BCP, o których wcześniej mówiłam, no trochę się pozmieniały i nie tylko ze względu na pandemię, czyli przejście do takiego bardzo szybkiego, elastycznego reagowania na to, co tu i teraz, reorganizacji swoich łańcuchów dostaw, zapewnienia zasobów ludzkich czy dostępu do gotówki na czarną godzinę, kiedy biznes po prostu staje, ale ciągłość działania także widziana jako to, o czym wcześniej mówił Krzysztof, czyli funkcjonowanie danego biznesu długoterminowo w środowisku, które się zmieniło. Czyli spółki, które my mamy w portfelu spółkę, która zajmuje się przetwórstwem rybnym. Jeśli popatrzycie Państwo na to, że zmieniający się klimat bardzo negatywnie wpływa na dostęp do zasobów surowca rybnego, no to my musimy zupełnie inaczej podejść do naszego modelu biznesu. I myślę, że to będzie jednym z głównych wyzwań sekcji G. Kolejny element też w ramach governance, który nie do końca wszystkim wydaje się taki oczywisty, to jest cyberbezpieczeństwo. I myślę, że na przykład ma on olbrzymie znaczenie dla całego sektora bankowego, finansowego, ochronności energetycznej czy nawet militarnej. I właściwe podejście i dozbrojenie się w narzędzia właśnie w tej części jest poważnym wyzwaniem. Przechodząc do środowiska, czyli tego filaru E, wydaje mi się, że z punktu widzenia naszego regionu, no to jest dość chyba przejrzyste dla wszystkich i jasne. Myślę, że trudno powiedzieć o tym, że mamy tutaj jakąś kulturę neutralizowania śladu węglowego. Myślę, że niewiele firm, oprócz tych trucicieli, o których wcześniej mówił Mirek, ma świadomość tego, jaki ma wpływ na środowisko. To, co na przykład my próbujemy wprowadzić w naszych spółkach, bo nie chciałabym tego nazywać wymuszeniem, to jest właśnie edukacja zarządów, jaki dane biznesy mają wpływ na swoje środowisko, pomiar tego i budowanie planów redukcji jest jednym z podstawowych elementów naszej działalności w ramach tej spółki. Oczywiście ochrona środowiska wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi i to często jest problem i nie wszyscy inwestorzy się na to godzą. Tutaj mamy często do czynienia z jakimś tam green dressingiem, ale zrobienie tego naprawdę dobrze z taką właśnie perspektywą długoterminową jest wyzwaniem. No i na deser chyba zostawiłam sobie wyzwanie S, czyli wymiar ludzki. Wydaje mi się, że no, jest całkiem trudne, bo mimo tego, że chroni nas prawo pracy, wprowadzamy bardzo skutecznie polityki motywacyjne, wynagradzania, ochrony pracownika, BHP, diversity, mamy związki zawodowe, mamy całe programy ochrony praw człowieka, to wszystko jest, ale to, o czym rzadko myślą zarządy, my taką refleksję od kilku lat staramy się w naszych zarządach też gdzieś tam wywołać, to, że tym najbardziej zagrożonym gatunkiem jest człowiek i człowieczeństwo. Może to zabrzmi dość naiwnie czy wręcz zabawnie, ale wydaje mi się, że to, z czym nasi pracownicy, nasze zespoły się teraz borykają właśnie w tej sferze czysto ludzkiej, ogromnie trudnej do pomiaru czy do zdefiniowania, jest wielkim wyzwaniem, bo brak dostępu do wiarygodnej informacji, to zalewanie wszystkich fake newsami, brak możliwości podejmowania świadomych decyzji, czy chociażby systemy edukacyjne, które produkują kolejne armie klonów bez uwzględnienia zrównoważonego
rozwoju jednostki, po pierwsze powodują olbrzymie frustracje. Nie wiem, czy Państwo widzieliście ostatnie statystyki i to, jak rośnie skłonność do uzależnień czy samobójstw wśród pracowników biurowych. No to jest wyzwanie, z którym inwestorzy, zarządy, właściciele też będą się musieli w pewnym momencie zmierzyć. I to jeszcze ciągle jest przed nami, bo tego się Czyli wszystkie trzy nie zbilansowałaś się w żadną stronę. Dobrze, to Mirku, pytanie do ciebie, bo tak, ty mówiłeś o tych mikrokapach, których pewnie nie będzie stać na konsultanta, żeby przygotować dla nich rating ESG. Tutaj Krzysztof Krawczyk mówił o roli funduszy też w przygotowaniu spółek do wejścia na giełdę, tam gdzie jest to strategią exitu i tutaj praca wykonana w obszarze także ESG. Tak się zastanawiam, jak uważasz, na ile te działania funduszy, które już teraz dużo robią w spółkach partnerowych, swoich portfelowych, może być dobrą inspiracją dla spółek, dla emitentów, których reprezentujesz. Naprawdę, co powinni robić tu i teraz? Ja myślę, że to mogła być dobra inspiracja, tylko nie jestem pewien, czy fundusze tak będą się szeroko dzielić ze światem, swoją wiedzą, jak to robią wewnętrznie. Niemniej, jeśli mielibyśmy przejść na rynek publiczny, no to odpowiadając na pytanie, co spółki powinny robić, no to przede wszystkim zapoznać się z tym projektem regulacyjnego standardu technicznego, co to jest pod linkiem prezentacji, Państwo sobie zobaczą. Tak? Te 32 wskaźniki, żeby wiedzieć, co trzeba będzie zbierać, raportować i tak dalej. Druga rzecz, w poniedziałek, jak powiedziałem, pierwszy zestaw tych już formatek excelowych, bo to daje trochę więcej wyobraźni, co się pod takim wskaźnikiem kryje. Bo tam na przykład wskaźnik, praca przymusowa, a to mnie nie dotyczy, tak? I teraz jak ktoś zobaczy taką formatkę w Excelu, gdzie tam są cztery arkusze, takie dość skomplikowane rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, strukturę geograficzną grupy, wycenę ryzyka, gdzie są jakie polityki, w której spółce grupy i tak dalej, no to jest niezwykle istotna rzecz i wtedy dopiero spółka jest w stanie, myślę, bardziej zorientować się w tym, jakiego rodzaju elementy trzeba do tego przygotować. Ja tu jeszcze się trochę odniosę do tego wcześniejszego pytania, bo w tych 32 wskaźnikach, co ciekawe, nie ma żadnego, którego bym przypisał wprost do literki G. Tam są one przede wszystkim środowiskowe i społeczne, tak jakby już regulatorzy unijni troszeczkę szli w tym kierunku, że G to zasadniczo już jest zrobione, tak? To tutaj już trzeba bardziej myśleć o tych pozostałych dwóch literkach, żeby to właściwie zafunkcjonowało. I jeszcze może na koniec ostatnią taką bardzo ważną rzecz powiem, bo ja wiem, że często w spółkach jest niechęć do robienia czegoś, co jest bez sensu, bo jakaś regulacja wymaga, bo jakiś raport trzeba. No inwestorzy może zapytają, może nie zapytają. Jak zapytają, to może się nie przejmą tym, co ja odpowiem i tak dalej. Ale to na to trzeba spojrzeć zupełnie inaczej, że tak jak raporty finansowe, to jest raportowanie przeszłości, no bo to są siłą rzeczy historyczne dane finansowe, o tyle raportowanie ESG to jest raportowanie przyszłości. To jest tak naprawdę zmapowanie ryzyk spółki, gdzie one tkwią, jak spółka będzie funkcjonować w zmieniającym się otoczeniu i czy się, mówiąc krótko, odnajdzie. Zakładam, że spółka, niezależnie od tego, czy są raporty, niezależnie od tego, czy fundusze wymagają, czy nie, spółka, która tych czynników dokładnie u siebie nie przeanalizuje, ponosi olbrzymie ryzyko, że nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości. Między innymi dlatego, że oprócz tego, co chcą regulatorzy i fundusze, to przede wszystkim będą tego chcieli klienci. Jeśli końcowy klient, czy to będzie w ujęciu B2B, czy B2C, nie otrzyma od nas odpowiednich, rzetelnych danych dotyczących tego, jak dbamy o klimat człowieka, jego prawa i tak dalej, to niestety, ale prędzej czy później zrezygnuje z naszych produktów. Więc to jest, myślę, kluczowa sprawa. Dziękuję. Powiedziałeś, że wśród tych wskaźników nie ma literki G, więc to jest bardzo dobre pytanie do Piotra Borowskiego, bo jeśli chodzi o literkę G, czyli governance, ja myślę, że dużo przez ostatnie lata giełda robi w tym zakresie, aby to governance wspierać, przede wszystkim poprzez dobre praktyki spółek notowanych. Piotrze, możesz przybliżyć, co w tym obszarze będzie się działo w najbliższym czasie? Tak, oczywiście. Dobre praktyki spółek notowanych są zawsze bliskie naszemu sercu. Zresztą panowie jesteście członkami Komitetu do Spraw Ładu Korporacyjnego. W tej chwili komitet zakończył już konsultacje tych dobrych praktyk i są one omawiane wewnętrznie przez komitet.
i mam nadzieję, że zostaną opublikowane, ta nowa wersja, na początku przyszłego roku, przy czym emitenci będą mieli kilka miesięcy na dostosowanie się, także proszę nie reagować nerwowo, będzie czas, żeby je przeczytać, zapoznać się ze wskazówkami, czyli z wytycznymi, jak się do nich stosować, i będzie wystarczająco dużo czasu, żeby je wdrożyć. Przy tej okazji chciałem jeszcze podkreślić właśnie w tym zakresie tematyki ESG rosnące znaczenie i rosnące zainteresowanie inwestorów segmentem obligacji zielonych, czyli green bonds. Green bonds, ale także transition bonds, czyli te, które obligacje, z których środki służą poprawie spółki pod względem spełniania kryteriów ESG, cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów i my też będziemy w tym chcieli brać aktywny udział, żeby jakoś tych emitentów, którzy tego typu obligacje emitują, ich obecność na naszym rynku kapitałowym podkreślić, a z drugiej strony emitentom sugeruje, że ten trend będzie wzmacniany. Drugi trend, na który należy zwrócić uwagę, to indeksy ESG. Tych indeksów coraz więcej powstaje. My mamy WIG ESG, ale będziemy tworzyć następne, ponieważ takie jest zapotrzebowanie inwestorów instytucjonalnych. No i trzecia kwestia taka pragmatyczna. Stopa zwrotu z indeksów ESG jest wyższa niż z indeksów tradycyjnych. Także między innymi z tego względu te indeksy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Moniko, wróciłbym do ciebie jeszcze z pytaniem już w tej twojej roli jako członkini wielu rad nadzorczych. Co zakładając, myślę, że mamy wśród osób słuchających dzisiejszego panelu wielu członków rad nadzorczych, co byś im doradziła? Jakie pytania zadawać zarządowi? Czym się teraz należy zająć? Odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że po pierwsze mamy już bardzo przyzwoite standardy i da się naprawdę wiele z nich wyczytać. Przeglądając raporty, które spółki publiczne umieszczają na swoich stronach czy raportują, wydaje mi się, że jedno jest pewne, zespoły relacji inwestorskich i zespoły finansowe w tych spółkach odrobiły bardzo dobrze swoją pracę domową. I te raporty są fajne. Natomiast to, co mnie zawsze nurtuje i pytania, wokół których staram się krążyć na radach nadzorczych, to czy pracę domową odrobił zarząd. Czy to ich ESG jest prawdziwe? Czy widać je w strategii, widać je w systemie zarządzania ryzykiem i zarządzania operacyjnego? I czy faktycznie towarzyszy poszczególnym członkom zarządów na co dzień w podejmowaniu decyzji? To, czy ESG jest zintegrowane ze strategią i czy ktoś jest na przykład rozliczany z jej realizacji? Bo jeśli popatrzycie Państwo na systemy wynagradzania zarządów spółek giełdowych, no to tak się pokuszę, pira z drzwi na oko, 60-80% sukcesu w tych systemach wynagradzania przypisane jest do wskaźników finansowych. Czy widać w tych systemach wynagradzania ESG, czy te cele są na tyle dobrze wyartykułowane, zrozumiane, przemyślane i prawdziwe, że zarówno zarządy, które godzą się na swoje cele, jak i rady nadzorcze, które te cele im zatwierdzają, świadomie dokładają je do tej samej puli. To jest ta druga noga, na której musi się opierać nie tylko strategia, ale także nagroda za realizację. Czy to jest kaskadowane w dół? Czy w systemie celów dla całej organizacji widzimy, że ta kultura promowania ESG jest szeroko rozpowszechniona? No, poza tym w rozmowach z poszczególnymi członkami zarządu bardzo lubię zadawać im pytania, nad jakimi projektami ESG obecnie pracują. Często dostaję takie pytanie, a to ja poproszę pana Jasia, panią Małgosię czy panią Ewę, to ci przyniesie PowerPointa. To nie jest to, to nie jest odrobiona praca domowa. Jeżeli ESG nie jest zakotwiczone
w codziennym działaniu zarządu, to znaczy, że to jest tylko tikowanie pudełek. Także wydaje mi się, że doradzałabym radom nadzorczym właśnie podrążenie tego tematu z zarządem, a nie z ich zespołami, które jestem przekonana mają to świetnie zdiagnozowane, opisane, zaraportowane. Świetnie, bardzo, bardzo dziękuję. Tak jeszcze przeglądam, nie będziemy mieli pewnie czasu na wszystkie pytania, ale przeglądam, jest takie pytanie o jakieś wzorce. Mirku, czy z twoich, czy z waszych analiz wynika, nie wiem, że można podać kilka przykładowych takich najlepszych spółek, które dzisiaj raportują najlepiej w zakresie ESG? Czy tak? Tak, mamy takie spółki i w tym badaniu Climate Crisis Awareness, jak Państwo tam sobie potem podlinkują z prezentacji, to jest kilkadziesiąt spółek, które są wyróżnione jako te, które raportują lepiej i nawet mamy takie grono sześciu liderów spółki, które raportują całkiem przyzwoicie, już bo powyżej 70%. To rzeczywiście jest się na kim wzorować. Stawkę otwiera, stety czy niestety, akurat spółka nie polska, tylko węgierska, która jest wyraźnym liderem. MOL no, od lat deklasuje konkurencję, z dużą przykrością muszę powiedzieć, ale w roku ostatnim pojawiła się silna grupa pościgowa. Jest pięć spółek krajowych, które rzeczywiście idą w tym kierunku. I to tam ciekawie można też rozeznać po samej strukturze tych pięciu spółek, jakie to są branże, jakie rodzaje spółek. Tak? I to jest bardzo ciekawe, że mamy dwie spółki z takiej branży retailowej, czyli LPP i CCC. To są spółki, które wiedzą, że za chwilę nikt nie kupi ich produktów, jeśli się nie będą w stanie wytłumaczyć z tego, że właściwie dbają o człowieka, klimat, środowisko i tak dalej. To wyraźny znak czasu. Przecież nikim tego nie bardziej każe niż innym, tylko robią to dlatego, że wiedzą, że nie będą w stanie sprzedawać swoich produktów. Jest taka spółka jak na przykład Orange Polska, która musi tak raportować, ponieważ we Francji to raportowanie zostało wprowadzone już dawno i to nie na poziomie spółki, tylko na poziomie tak naprawdę grupy kapitałowej, a wręcz łańcucha wartości. W związku z tym polska część Orange'a od dawna musiała to robić i rzeczywiście robi to na fajnym, miłym, wysokim poziomie. Tak? Dodam, że nie tylko musi, ale chce. Tak, to jest inna rzecz. No miałem przyjemność wczoraj dyskutować takim, że tak powiem, zrobionym dla mnie panelu interesariuszy dwustronnym, gdzie sobie dyskutowaliśmy w szczegółach, co jeszcze mogą zrobić lepiej. Tak? Więc rzeczywiście się do tego przekładają. Tak? Jest taka ciekawa spółka JSW, Jastrzębska Spółka Węglowa, która, no, może to zakrawać na ironię trochę, tak? Że ktoś, kto wydobywa węgiel, jest w awangardzie spółek właściwie raportujących, ale tak jak nazwa mówi, to jest Climate Crisis Awareness, a nie, że tak powiem, przeciwdziałanie zmianom klimatu, tylko samoświadomość. I tutaj trzeba powiedzieć, że JSW robi bardzo dużo w tym zakresie, żeby przynajmniej właściwie to policzyć, a to jest pierwszy krok do mitygacji. Tak? Najpierw musimy wiedzieć, jakie są problemy. I wreszcie ostatni przykład, niezwykle ciekawa spółka z New Connecta. To pokazuje, że naprawdę nie trzeba być wielkim koncernem, żeby raportować niefinansowo. To jest spółka Look SA, spółka, która zajmuje się kwestiami oświetlenia, opraw oświetleniowych i całych systemów do oświetlenia. I między innymi dzięki temu, że właściwie podeszła do tych zagadnień, no to dzisiaj, że tak powiem, na różnych kontynentach wygrywa przetargi i oświetla całe prowincje Argentyny na przykład, dlatego że była w stanie do tego właściwie podejść, bo bardzo często te kwestie ekologiczne idą zbieżnie z ekonomicznymi. To znaczy, jeśli mamy coś, co oszczędza klimat, na przykład w kwestii oświetlenia, to jednocześnie jest to coś mniej energochłonne i jest tańsze w eksploatacji. Także te rzeczy da się ze sobą jakoś połączyć i to wskazuje rzeczywiście, że można. Także to są przykłady tych spółek, na które raporty warto spojrzeć, można się na nich wzorować. Dziękuję. Mirku, bardzo dziękuję. Ponieważ czas nasz już praktycznie się skończył, to ja bym może na koniec poprosił Was o taką podsumowującą, króciutką wypowiedź, biorąc pod uwagę, kogo mamy dzisiaj wśród naszych uczestników, czyli członków rad nadzorczych, z takim jakby podsumowującym przesłaniem tej dyskusji. Moniko, może od ciebie byśmy zaczęli. Okej, jedno zdanie. Najważniejsza lekcja z naszego wdrażania ESG, bo już nie ma, powiedzieliśmy wszystko o samym ESG, jest taka, że jeżeli prezes czy lider danej organizacji
jest skonwertowany na wiarę, to rzeczy się dzieją. A jeśli nie, to nie. A zatem motywujmy naszych prezesów. From the top, tak. Piotrze? W podobnym duchu. Z tego, co widzimy, to będzie rosła presja na spółki, na zarządy spółek ze strony inwestorów, żeby wdrażać te zasady ESG i żeby je właściwie raportować. Także przed tym nie ma odwrotu. Dziękuję. Mirku? W podobnym duchu, przy czym podkreśliłbym tutaj to, żeby w miarę jasno to kwantyfikować, żeby nie dać się zwieść, tak, wiemy, rozumiemy, zmierzamy coś tam, tylko konkretnie kto jest odpowiedzialny, tak? Czy są postawione mierzalne cele? Jakie to są cele, kiedy będą realizowane? Czy wcześniejsze cele, które mieliście w tym zakresie, zostały dowiezione? Bo nie dajcie się zwieść czemuś takiemu, że to jest niefinansowe, jest niepoliczalne, jest nie wiadomo co. To są bardzo konkretne liczby, bardzo konkretne wskaźniki. Zresztą z tego, o czym mówiłem, te 32 wskaźniki, one są bardzo konkretnie do policzenia. I można bardzo jasno postawić zarządowi targety, jak to zrealizować. Dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Proszę Państwa, teoretycznie w politykach wynagrodzeń dyrektywa unijna i ustawa wymaga odniesienia się w KPI-ach do czynników niefinansowych. Ja nie znalazłem jeszcze żadnej polityki wynagrodzeń spółki giełdowej, która by to konsumowała, a przeczytałem ich kilkadziesiąt. I to jest też element, który państwo powinni wziąć pod uwagę jako członkowie rad nadzorczych w wynagradzaniu zarządów. I tak naprawdę zwróćcie uwagę, czy aby polityka wynagrodzeń nie jest dziurawa, jeśli nie uwzględnia tego, czego wymaga dyrektywa i ustawa. Dziękuję bardzo. Dzięki. I wracamy do studia, panie Krzysztofie. To nie jest presja, to nie są wymogi narzucane z zewnątrz, to jest po prostu rzeczywistość. Tylko w ten sposób można się rozwijać, budować biznes, powiększać zyski. Wielokrotnie dzisiaj padło takie zdanie, że te mniejsze spółki mają ograniczone zasoby po to, żeby porządnie ESG się zająć. Jeżeli każda spółka zrozumie, że ESG jest elementem strategii, to nie jest coś obok, nie wymaga osobnych zasobów, wymaga świadomości liderów, to jest bardzo dobry start. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej dyskusji i ciekawe spostrzeżenia, podzielenie się swoim doświadczeniem. A ja jeszcze, mając nadzieję, że Alan był w stanie śledzić nasze dyskusje dzięki tłumaczom, chciałbym spytać Alana, biorąc pod uwagę jego doświadczenia, tak naprawdę na podstawie tego, co słyszałeś, na ile to jest podobne do tego, co działo się w UK czy na rynkach globalnych kilka lat temu? I biorąc pod uwagę to, że mamy pewnie do przejścia tą samą drogę, ale wydaje się, że jednak w dużo krótszym czasie, to znowu co z Twojej perspektywy jest kluczowe dla nas, dla naszych spółek do zrobienia? Hopefully you got the message translated. Christoph, many thanks. And yes, I think that there's a huge degree of commonality and overlap that exists in and around the whole area that you've just been debating and discussing. Very similar messages, key topics, areas of conversation that have arisen, not just in the UK, but quite frankly, wherever I go around the world in terms of those discussions and those conversations. And I might summarize it, I hope, in a relatively simple and easy way around what I might say are the three E's. That's educate, engage, and expand. You heard there from you know, Christoph from CVC about the need to educate and find out what the role and the purpose of the company is now in society. What societal needs does the company now deliver? What products, what services are therefore going to be demanded? How do those fit in an ESG way and therefore completely integrate to the corporate strategy of the business? And you also heard from Monica about the need to educate the CEO so that he or she understands why this is critically important for the purpose of the business, it to be able to continue. And to be, you know, relevant in the future and therefore be able to sell and make profit.
On the engage front, I think you heard about the need to engage broader stakeholders. We heard a lot about the issue of climate change and the way and the how that is starting to really ignite consumers, the regulators. There's going to be a demand for more information, whether it's 32 metrics, the EU green taxonomy, other local legislation that is going to require the company to have to engage in these areas and demonstrate and show what it is doing. And I think there was an interesting point made as well about that move about Milton Friedman and his desire for maximizing shareholder profit to one where I think now organizations are needing to shift to a optimization of value creation, where you are looking at how profitability sits within that, but the way in which you create value for other stakeholder groups, which sits in that role that the business has within society. And then finally, on the expand front, I think it is about saying, for those businesses that see this opportunity in front of them, it is here, it is now, then they will be able to develop, get the right people, the right staff, the people in the business, be able to shift and adapt and change, pivot their business model and deliver huge value, both in terms of that profit and the ability to generate long-term financial profits going into the future, but also the ability to actually generate both societal, environmental, and one thing that we haven't discussed all day or through this morning, actually the economic side of things as well, on the fact that businesses can be a huge social good in terms of what they deliver. But companies need to step up, they need to report more, and they need to better articulate what their role is. And that is a consistent message from the UK, from broader Europe, and rest of the world. Thank you, Alan. Thank you very much for this nice summary. Ja liczę, że ta dzisiejsza dyskusja i prezentacje były dla Państwa przydatne. Bardzo Państwu serdecznie życzę dobrej przerwy, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, bo to już nasze ostatnie spotkanie przed świętami. I jeszcze przekażę Agnieszce głos. Przyłączam się do życzeń wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych i też pełnych uśmiechu świąt. I do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnym forum.